Dzień dobry, pani profesor. Pani redaktor. Pani profesor, miesiąc listopad będzie miesiącem świadomości raka płuca. Jak wygląda problem zdrowotny nowotworu płuca na świecie i w Polsce? Nowotwór płuca jest najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu mężczyzn na świecie. No i niestety w krajach rozwiniętych jest również najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów kobiet. I Polska tutaj nie jest wyjątkiem. Mówię o zgonach, dlatego że danych dotyczących zachorowań dokładnych nie mamy, jeśli chodzi o świat. To są tylko szacunki. Natomiast dane o zgonach są dużo lepiej sprawozdawane, w związku z tym tutaj możemy się opierać na tych danych. A z drugiej strony sytuacja chorych na raka płuca no, nie jest komfortowa, w tym sensie, że wyniki leczenia są niesatysfakcjonujące. W związku z tym wydaje się, że liczba zgonów bardzo dobrze reprezentuje liczbę zachorowań na raka płuca. I jeśli chodzi o mężczyzn, no to jest 1/3 zgonów na świecie z powodu nowotworów, to są zgony związane z chorobą, z rakiem płuca. U kobiet to jest, tak jak powiedziałam, inaczej, bo inaczej jest w krajach rozwijających się, inaczej jest w krajach bogatych. No i Polska jest wśród tych krajów bogatych. I tak jak w innych krajach bogatych, w Polsce najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet jest rak płuca. Nie rak piersi, który jest najczęstszym nowotworem kobiet, tylko właśnie rak płuca. I w Polsce mamy około 18 tysięcy zachorowań u mężczyzn i około 7-8 tysięcy zachorowań u kobiet. Więc to daje 25 tysięcy zachorowań rocznie, to jest bardzo dużo. No i no to jest ogromne wyzwanie, tak? To jest ogromne wyzwanie i przede wszystkim ogromna tragedia dla osób i rodzin tych osób, których dotyka ta choroba.